Witam Państwa serdecznie na ostatnim wykładzie z dynamiki gazów. Wykład nie jest zbyt długi, a zajmiemy się na tym wykładzie ogólnym przypadkiem przepływu, w którym może się zmieniać kilka rzeczy naraz. Do tej pory zmienialiśmy jeden z parametrów albo uwzględnialiśmy jedno zjawisko. W tej chwili zajmiemy się przypadkiem ogólnym, w jaki sposób przeliczyć parametry, kiedy kilka rzeczy się dzieje naraz. Kiedy grzejemy, chłodzimy, dostarczamy, odbieramy masę, kiedy gaz jest lepki albo nie jest lepki i tak dalej. Oczywiście wszystkich możliwych rzeczy, które mogą dziać się w gazie podczas przepływu, uwzględnić nie możemy, ale kilka możemy. Weźmy podstawowe założenia. Przepływ jest jednowymiarowy, ustalony. Zmiany parametrów zachodzą w sposób ciągły i gaz spełnia równanie stanu gazu. Od razu widzimy, że wykluczone stąd jest zjawisko fali uderzeniowej, ponieważ jest to zjawisko nieciągłe. Ale jak rozwiązywać falę uderzeniową, to już Państwo wiedzą. Co uwzględniamy? Uwzględniamy możliwość zmiany przekroju kanału. Uwzględniamy to, że gaz jest lepki, to, że są ciała, które są zanurzone w strumieniu i one mogą powodować opór. To mogą być na przykład krople, które w parze się pojawią. Doprowadzamy lub odbieramy ciepło, czyli mamy wymianę ciepła z otoczeniem. Możemy doprowadzać gaz do strumienia. I na dodatek będziemy uwzględniali przemiany fazowe, parowanie i skraplanie. Jak Państwo widzą, dość dużo jest tych rzeczy, a my będziemy chcieli zapisać w jakiś sposób zmianę parametrów, żeby te wszystkie rzeczy uwzględnić. Na tym rysunku schematycznym przedstawiłem wszystkie możliwości tego, co się dzieje, co uwzględniamy w przepływie gazu. Oczywiście jest to bardzo schematyczne. Pewne rzeczy są przesadzone, jak na przykład zmiana średnicy kanałów, ale pokazuje on, co może się zadziać. Przede wszystkim mamy parametry na wlocie, parametry gazu, czyli mamy konkretny strumień masy, liczbę Macha, przekrój kanału i parametry termodynamiczne naszego gazu. Na wylocie one są inne, one się zmienią. Nie napiszemy sobie wzorów, które mówią, co się dzieje na jakimś skończonym odcinku, tylko założymy, że nasza powierzchnia kontrolna jest bardzo, znaczy nasza objętość kontrolna jest bardzo mała. Wszystko się dzieje na krótkim odcinku dx. Jeśli potrafimy opisać wszystkie zmiany parametrów, czyli te różniczki, które tu są, te malutkie zmiany, to jeśli będziemy to umieli zrobić, wystarczy te zmiany scałkować po całej długości naszego kanału i uzyskamy wtedy wynik na skończonej długości. Co jeszcze wiemy? Prędkość na wlocie V, na wylocie troszkę inna, czyli V plus dV. Dostarczamy ciepło do układu. To jest schematycznie w ten sposób zaznaczone. Doprowadzamy masę, gaz. Możemy także uwzględnić przemianę fazową, czyli zamianę cieczy w parę. Uwzględniamy siły, które mogą się pojawić. Może to być opór, może to być lepkość gazu. I te rzeczy chcielibyśmy zamknąć jakoś w równaniach. Co musimy wiedzieć? Przede wszystkim jeszcze jest takie założenie, że jeśli uwzględniamy już to parowanie lub skraplanie, to cieczy, która tutaj się pojawia jako czarna plama, jest bardzo mało. Że albo to jest cienka warstwa na ścianie, albo mamy do czynienia z kropelkami, które mają małą objętość w stosunku do objętości kontrolnej. Jeśli byśmy chcieli uwzględnić duże krople, albo dużo cieczy w kanale, to już mamy przepływy dwufazowe, a wtedy włączają się już inne równania
mechaniki płynów dla przepływów wielofazowych i inaczej ta sytuacja by wyglądała. Jeśli dostarczamy masę, to dostarczona masa jest sumą dostarczonej masy od cieczy, od fazy ciekłej L i od gazu, czyli dostarczona z zewnątrz. Dostarczony gaz z zewnątrz ma temperaturę inną niż temperatura naszego gazu wewnątrz. Dostarczone ciepło, które zaznaczyliśmy schematycznie tutaj, to nie jest tylko dostarczone ciepło, które przechodzi przez ścianki, ale to jest też to ciepło, które pojawia się przy przemianie fazowej, albo dostarczanie, kiedy mamy skraplanie, albo odbieranie ciepła wtedy, kiedy mamy parowanie. A wszystkie siły oporu, które się tutaj pojawiają, one uwzględniają zarówno opór kropel, warstwy płynu, bo ona też będzie stanowiła pewien opór, i także składała siły masowe, czyli grawitację. Gdyby ten kanał był poziomo, to oczywiście jej nie musimy uwzględniać, ale gdyby ten kanał płynął niepoziomo, czyli grawitacja by działała w jakimś innym kierunku, to także ona będzie uwzględniona w tych równaniach jako właśnie ten element siły dx, który się pojawia tutaj. Jeszcze jedna ważna rzecz tutaj z boku dorysowana. W pewnym momencie będziemy musieli użyć tylko składowych dostarczanego gazu lub pary z fazy ciekłej, tylko tej składowej w kierunku przepływu gazu. Składowa poprzeczna nie będzie nam dostarczała, nie będzie nam wprowadzała nic do strumienia masy, ponieważ to będzie płynęło w poprzek przepływu. Liczą się dla nas wszystkie składowe w jednym kierunku. Jest to model jednowymiarowy, więc będziemy musieli uwzględnić tylko te składowe prędkości, które są równoległe do kierunku ruchu. Najpierw wybierzmy te parametry, które będą się zmieniały niezależnie od nas, a potem wyznaczymy sobie, jak się zmieniają pozostałe parametry w zależności od zmian tych niezależnych parametrów. Za niezależne parametry wybierzemy zmianę przekroju kanału, zmianę temperatury całkowitej, względną zmianę strumienia masy i jeszcze straty wynikające z oporów, tarcia czy dostarczania lub odbierania masy. Wszędzie się posługujemy pojęciami względnych zmian, czyli procentowych zmian przekroju, temperatury całkowitej, strumienia masy czy sił. Wszystkie te zmiany nie mają jednostki. Ten człon w stratach określa, jak widzimy, współczynnik strat miejscowych, czyli lepkość gazu. W tym członie mamy wszystkie siły masowe, lub siły oporu profilowego, które się pojawiają, i jeszcze mamy straty wynikające z tego, że dostarczana masa może mieć inną prędkość. Strumień masy będzie miał inną prędkość i one będą ze sobą oddziaływały i będzie ten pęd przekazywany ze strumienia dostarczonego gazu. Przy czym to jest uwzględniane w ten sposób, że uwzględniamy zarówno fazę cieczy, która odparowuje lub się skrapla, oraz fazę gazową. Mamy strumień masy wynikający z przemiany fazowej i strumień masy gazu, który jest dostarczany do naszego przepływu, gdzie współczynniki YG są wyliczane właśnie z tych składowych prędkości równoległych do przepływu. Jeśli wiemy, pod jakim kątem gaz jest dostarczany, to te prędkości możemy sobie wyliczyć. To są zmienne niezależne, czyli te, które mogą się zmieniać, które wpływają na zmiany pozostałych parametrów. Te rzeczy, które liczymy, czyli zmienne zależne, tak mam tu całą listę wypisaną rzeczy, które mogą się zmieniać. Może się zmienić liczba macha, prędkość dźwięku, temperatura statyczna, gęstość, ciśnienie całkowite, pęd i oczywiście także entropia. Czyli będziemy szukali wzorów, które określają nam, jak zmieniają się te wszystkie parametry
w przypadku, kiedy zmieniają nam się parametry niezależne, które były przedstawione na poprzednim slajdzie. W jaki sposób to zrobić? Możemy skorzystać z takiej magicznej tabelki, w której opisane są zależności pomiędzy zmianami parametrów zależnych od zmian parametrów niezależnych. Jest to oczywiście dużo wzorów, wszystkie dałoby się wprowadzić, ale na to czasu nie ma. W jaki sposób korzysta się z takiej tabelki? Jeśli zmienia się przekrój kanału i chcielibyśmy wiedzieć, jak się zmienia temperatura, to wystarczy to przyrównać do ten człon razy to. Czyli względna zmiana temperatury równa się to wyrażenie razy względna zmiana przekroju kanału. To jest zależność dla przepływu izentropowego, ponieważ pozostałe rzeczy odrzucamy i mamy tylko zmianę kanału. Jeśli byśmy chcieli zobaczyć, jak to się dzieje, jak to jest dla przepływu Rayleigha, to zmiana temperatury będzie równa to razy przyrost temperatury całkowitej. Jeśli byśmy chcieli zobaczyć, jak to się dzieje dla przepływu Fano, możemy uwzględnić ten człon, te pominąć, czyli mamy zmiana temperatury równa się to razy tutaj te opory. Oczywiście możemy chcieć poznać przypadek, kiedy zmienia się przekrój kanału i podgrzewamy gaz. Wtedy bierzemy zmianę względną temperatury, przyrównujemy do ten współczynnik razy to plus to razy to. I w ten sposób, korzystając z tej tabelki, możemy napisać zmianę każdego dowolnego parametru zależnego, który tutaj mamy, przy zmianach tych parametrów. Te wszystkie zmiany, które zachodzą pod wpływem zmian przekroju, temperatury, oporów, dodawania strumienia masy itd., one dzieją się niezależnie od siebie, a kiedy chcemy uwzględnić kilka rzeczy, musimy po prostu te zmiany ze sobą zsumować. Czyli temperatura będzie się zmieniała, ponieważ zmienia się przekrój kanału i na przykład dostarczamy masę. To wszystko będzie można policzyć. Na następnym slajdzie pokażę prosty przykład, na którym mamy pokazaną i zmianę względną liczby Macha. I jak widzimy tutaj na slajdzie, liczba Macha zmienia się pod wpływem zmian przekroju kanału, pod wpływem oporów wynikających z lepkości, działania sił zewnętrznych i dostarczania masy. I tutaj jeszcze mamy dodatkowo dostarczanie masy. Dostarczanie masy występuje w dwóch miejscach, tutaj i tutaj, więc jak chcemy uwzględnić dostarczanie masy, musimy uwzględnić oba te człony. W ten sposób się to wylicza. Znając przyrosty, względne przyrosty parametrów na małym odcinku, możemy w tym momencie, wiedząc, jak na całej długości dostarczamy masę, jakie są opory, jak się zmienia kanał wzdłuż kanału, policzyć, scałkować te wszystkie zmiany i policzyć całkowitą zmianę parametrów na konkretnym odcinku kanału. W ten sposób uwzględniamy wszystkie te zjawiska, o których wspomnieliśmy. I jeszcze tym przykładem, który był przed chwilą, zakończyliśmy omawianie przypadku ogólnego przepływu. Chciałem Państwu pokazać jeszcze jeden slajd, w którym będzie widać powiązanie pomiędzy różnymi rodzajami przepływu. Taki dobry slajd na podsumowanie całej dynamiki gazów. Mamy wykres temperatury w funkcji entropii i załóżmy, że mamy gaz, który znajduje się w jakimś konkretnym stanie. Mamy gaz, który ma konkretną liczbę Macha, temperaturę, ciśnienie, entropię i tak dalej. Ten gaz może się poruszać dalej. Załóżmy, że porusza się w przepływie Fano.
Rysujemy sobie linię Fanno gazu. I co możemy powiedzieć o linii Fanno? Linia Fanno to jest linia w przepływie, w którym gaz nie wymienia ciepła z otoczeniem, czyli to jest na pewno linia stałej entalpii. Nie zmienia się temperatura całkowita, nie zmienia się entalpia całkowita, czyli entalpia całkowita jest stała. To jest linia stałej entalpii. Oczywiście w przepływie Fanno występują opory, czyli działają siły. Jak działają siły, to wiemy już z fizyki, że musi się zmieniać pęd gazu. Czyli to jest linia gazu, który porusza się ze stałą entalpią całkowitą, ale ze zmiennym pędem. Wychodząc z tego samego punktu, moglibyśmy gaz poruszać po innej krzywej, po krzywej Rayleigha. I to będzie krzywa stałego pędu. Jak już sobie wspomnieliśmy na przedostatnim wykładzie, w przepływie Rayleigha gaz podgrzewamy, czyli na pewno nie jest adiabatyczne, entalpia całkowita się zmienia, ale nie działają żadne siły, czyli pęd o gazie musi być stały. Linia Fanno, linia stałej entalpii, linia Rayleigha, linia stałego pędu. A co by było, gdybyśmy chcieli zachować zarówno entalpię, jak i pęd? Czy istnieje takie zjawisko, w którym zarówno entalpia jest stała, pęd jest stały, a zmienia się entropia i temperatura? Takim zjawiskiem jest prostopadła fala uderzeniowa. Jeśli gaz znajduje się w jakimś stanie tutaj i ma zachować entalpię całkowitą, a w fali uderzeniowej nie mamy wymiany ciepła z otoczeniem, więc entalpia całkowita się zachowuje i ma zachować pęd, a w fali uderzeniowej nie działają żadne siły, więc pęd się zachowuje, to musimy znaleźć miejsce, w którym znajdzie się gaz po przejściu przez falę uderzeniową. Jest tylko jedno takie miejsce. Pojawiła się tutaj kropeczka. Gaz musi przeskoczyć do tego miejsca. Nie przepłynąć w jakiś dowolny sposób. Gaz może znaleźć się w tym miejscu i z tym samym pędem, z tą samą entalpią może się znaleźć w tym miejscu. Nie ma dwóch różnych miejsc. Czyli gaz przepływając przez prostopadłą falę uderzeniową musi przeskoczyć z tego punktu do tego punktu, z przepływu naddźwiękowego w przepływ poddźwiękowy. Więc jeśli w którymkolwiek miejscu w przepływie dla konkretnego stanu zachodzi fala uderzeniowa, to jest tylko jeden możliwy stan, w którym on przeskoczy. Z tego powodu właśnie, licząc liczbę Macha w prostopadłej fali uderzeniowej, jeśli znamy liczbę Macha na wlocie, przed falą uderzeniową, znamy od razu za falą uderzeniową. Jest tylko jedna taka możliwa. Jeśli znamy temperaturę statyczną przed falą uderzeniową, znamy od razu za. Tak samo ciśnienie. Jak widzimy, trzy rodzaje zjawisk można przedstawić na jednym wykresie i widzimy dla nich powiązanie. Ten slajd wydaje mi się takim ciekawym zakończeniem wykładu z dynamiki gazów. Mam nadzieję, że uda się Państwu dużo zrozumieć z mechaniki, z dynamiki gazów i w razie wątpliwości, w razie pytań mogą Państwo do mnie pisać, mogą Państwo kontaktować się ze mną i udzielę wszelkiej pomocy, żeby Państwo jak najwięcej z tego zrozumieli. Dziękuję Państwu i kończymy wykład z dynamiki gazów.